Zobacz, Leosiu, wszystko już gotowe dla Mikołaja. Co my tutaj mamy? Marchewka, marchewki. A dla kogo te marchewki? Dla Renifera. Dla Renifera. A ciasteczka to dla kogo są? Dla Mikołaja. A mleczko? Dla Mikołaja. No tak, bo Mikołaj dzisiaj przyjedzie, zaparkuje na tarasie, wypije mleko, zje ciasteczka, da marchewkę Reniferowi i zostawi ci prezenty. Mama, a zje całe ciastka? Myślę, że może zjeść. Jak będzie bardzo głodny, to myślę, że zje te wszystkie ciasteczka i popije mleczkiem. Chcesz jedno? Dobra. To jedno jest dla Leosia i my się zbieramy do przedszkola, tak? A jak wrócimy, to będą czekały prezenty. Także ciekawo, co ten Mikołaj przyniesie Leosią. Okej, kochani, jestem już u rodziców. Witam się z wami serdecznie. I chciałabym wam jeszcze pokazać tą kurtkę, dopóki nie wyszłyśmy. Także prezentuję się tak. No jest naprawdę fajna. Bardzo fajnie się w niej czuję. Jest cieplutka, co najważniejsze. Przyjemny kapturek ma, także tak ta kurtka się prezentuje. Zaraz zarzucę sobie jeszcze szalik. No i oczywiście zimno mi absolutnie nie straszne. Kochani, w moim futrzakowym kapturku z tego miejsca chciałabym pozdrowić wszystkie osoby z Białegostoku, które aktualnie teraz przebywają gdzieś za granicami Polski, ponieważ bardzo dużo z was ostatnio napisało mi mega dużo komentarzy na temat tego, że chcecie więcej Białegostoku, także specjalnie dla was kawałeczek Białegostoku. Jesteśmy pod pałacem Branickich. You carry the crown. It's just me and you tonight, and I'm all yours. We'll be in our happy place. This December will be the best, I'm pretty sure. Tutaj, słuchajcie, mamy Muzeum Historii, Medycyny i Farmacji. Proszę bardzo. I teraz, kochani, aktualnie w Pałacu Branickich znajduje się uniwersytet. W ogóle medycyna w Białymstoku jest na bardzo wysokim poziomie, także zapraszamy do Białegostoku wszystkich studentów. In December I just let the peace take over, that is what I want. Kochani, wylądowaliśmy po załatwieniu spraw i po spacerku w naszej ulubionej kawiarni jesteśmy. Zjemy coś dobrego, wypijemy zimową herbatkę i ruszamy dalej. Cześć! Tradycyjnie hej! Tradycyjnie hej! Patrzcie, mają już nawet menu świąteczną, można sobie zamawiać, co tam dusza zapragnie. No i nie wiem, czy śniadanie, czy jakiś makaron, zaraz zobaczymy. Okej, przyszły nasze zimowe, rozgrzewające herbatki. Dzisiaj z cytrynką, limonką i grejpfrutem. Konfitura, miodzik. I mama... Ale zapach jaki fajny. No zapach jest fajny, wiesz co, wydaje mi się, że dlatego też, że rozmaryn jest. Tak, jest rozmaryn, no. Ale anysz też. I anysz wydaje. Też jest, no. Tak, także troszeczkę inna niż zapach. Poprzednim razem, ale na pewno będzie wyśmienita. I'm just a few blocks from you now, mama zdecydowała się na makaron tym razem. Z kurczaczkiem. Z kurczaczkiem, z pomidorkami. Tato ma szakszukę. Proszę bardzo. Tutaj mamy jeszcze krem z białych warzyw. A ja mam sałatkę, tosta z mozzarellą i z kurczakiem. Także smacznego. Słuchajcie, najedzone tu z mamą jesteśmy. Przyjechałyśmy po miodziki. Po miodziki do miejskiej pasieki. Patrzcie, jakie ładne. Jesteśmy w Homeniu.
piękne. Śliczne. I choineczki też są fajne. A tutaj z motywem srebra. O ja cię patrz, to jaki zielony jeszcze. Gdzie? A no? No. Ale z różą są piękne. Piękne. Ja mam teraz trochę dodatków takich. Mama też w sumie no, w domu na wsi będzie miała takie. Pokaż. Takie piękne. No. Cudne. Piękne. Bardzo ładne. 49 zł. Fajne. A tu są, patrzcie, też te bombkowe takie. Też super. Zobacz! Gdzie są marchewki? Gdzie są? Kto zjadł? Mamika. A mleko? Też wypite. To którędy on wchodził? Balkonem? Na balkonie. A ciastka? Ciastek jak dużo zjadł, tak mało zostawił dla Leosia. No? O matko, a co to jest? Chyba coś tu przyniósł w tej torbie. Tata, bądź mi proszę. Chcesz zobaczyć? A byłeś grzeczny? No to zobaczymy, co ten Mikołaj przyniósł. To za kaszano. Jo, idziemy oglądać? Tak. No to chodźmy. Kulaki. O, ale ten Mikołaj to jest. Tak. Dobra, to zdejmujemy kurtkę i zaglądamy, mama, co tam jest. Mama, ale jest miłupiaka. I lubisz go, jest miły. Dobra, to zdejmujemy kurtkę. I grzeczny. Dobra, zdejmujemy kurtkę. Już zdejmuję szybko. Wyjmujemy. Zobacz, co my tu mamy. Mamy taką kolorowankę. A to co to jest? Taki samochód. Samochód. Lili skacze jak szalona. A to co to jest? Z bałwankiem. Dobra, czy ja dam radę go wyjąć? Trzymaj reklamówkę. Ja cię! Co to takiego? I strażak sam? Proszę bardzo. Otwieramy? Fajny prezent? Super. A tutaj mamy też prezent, widzę, dla mamusi od Mikołaja i dla tatusia. Ja cię! Zaraz wam pokażę, co Leoś tutaj przewozi. Patrzcie, jak przewozi. Proszę bardzo. Fajny wóz. Pokaż, on się świeci. Ma światła. Ale super jest. A to ma hak? No dobra, kochani, przyszedł ten czas, żeby pokazać wam tak szybciutko nasze mikołajkowe prezenty. To jest prezent dla Krzysia. Już widział wszystko, jest bardzo zadowolony. A to jest mój prezent od mojego męża i też od mamy i taty. Dobra, to może zaczniemy od moich rzeczy, bo wiem, że lubicie, kiedy wam pokazuję to wszystko, także okej. Okay. Wyjmujemy. Pierwsza rzecz, kochani, którą dostałam od mojego męża kochanego, to jest taki przepiękny komin, szaliczek. Jest piękny, on ma taki śliczny kolor, ja w ogóle teraz uwielbiam ten kolor. Też dla naszej córeczki bardzo dużo rzeczy w takim odcieniu kupujemy. Także pierwsza rzecz od Krzyśka, to jest taki oto komin. Bardzo się cieszę, na pewno bardzo, ale to bardzo mi się przyda. Kolejna rzecz od Krzyśka to jest książka, słuchajcie, Nieperfekcyjna mama. Jeżeli chodzi o tą książkę, to ja już jakiś czas temu widziałam ją w księgarni, jak byliśmy gdzieś tam razem i mówię, kurczę, bardzo fajna książka, podoba mi się, chciałabym ją przeczytać. No i tak sobie wyszłam ze sklepu i mój mąż to podpatrzył, zapamiętał i zakupił mi taką oto książkę. I słuchajcie, jeszcze od Krzyśka dostałam... Wow, wow, wow. Obudowę na telefon. Proszę bardzo. Tak jak mówiłam, oszalałam na punkcie tego koloru. Także taki upominek mikołajkowy. Bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Szczególnie z książki i z tego komina, z tego szaliczka. Ponieważ tak jak mówię, no brakowało mi czegoś takiego. Także jak wiecie, mój mąż zna mnie idealnie. Wspomnę też o tym, jak idealnie znają mnie moi rodzice i jak wiedzą, jaki kolor mi w tym roku się bardzo podoba, jeżeli chodzi o ozdoby świąteczne i nie tylko. I dostałam od nich takiego przepięknego reniferka. Uwielbiam ten kolor. Jeszcze tutaj z dodatkiem złota jest cudowny, także to kolejny prezent. I słuchajcie, od mamy dostałam fit ciąża. I tutaj w tej książce jest...
To fajne, że jest jadłospis tygodniowy, dużo zdrowych przepisów, jest też dużo rzeczy na temat witamin, na temat przygotowań do porodu. Jak możecie zauważyć tutaj o różnych witaminach, jak się przygotować do cesarki, jak się przygotować do porodu naturalnego, zdrowe przepisy, jadłospis, są też ćwiczenia z partnerem, wiecie, takie specjalne ćwiczenia, żeby nam się lepiej rodziło, żeby wszystkie mięśnie sobie rozluźnić, także dziękuję Wam, rodzice, też za tak wspaniały upominek świąteczny od Mikołaja, tak naprawdę. No dobrze, a jeżeli chodzi o Krzyśka, to ja wiedziałam w tym roku, co potrzebuję, co muszę mu kupić, także było mi naprawdę bardzo łatwo. Kupiłam mu zestaw takich świątecznych bokserek. Świetne są, naprawdę tak mu się bardzo spodobały. Także takie oto świąteczne bokserki mu zakupiłam. Do tego ostatnio narzekał, że przydałby mu się na biurko do pracy do picia kawy jakiś fajny kubek. I słuchajcie, znalazłam taki w Gwiazdki. Był jeszcze w Renifery, ale stwierdziłam, że ten w Gwiazdki jest świetny. Także do tego taki kubeczek, do tego też skarpetki, takie oto, proszę bardzo, prezentują się tak, również bardzo się ucieszył, bo tego potrzebował, także mega praktycznie. I do tego, słuchajcie, też kupiłam mu komin, dacie wiarę, też kupiłam mu komin, też kupiłam mu taki oto szaliczek, także no patrzcie, my to po prostu czytamy sobie w myślach, także to prezent dla mojego męża, Leosia prezent już widzieliście i tym miłym prezentowym, mikołajowym akcentem żegnam się z Wami, do usłyszenia kochani już jutro w kolejnym vlogmasie, jutro też pewnie będziemy piec pierniczki, także mam nadzieję, że widzimy się jutro. Buziaczki. Pa, pa.